Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie wędkarskiej. Dziś będziemy łowić ryby. Ryby metodą... Ty zobacz, jakiś koleś nagrywa kolejny nudny film. Dajesz wiarę? Nie mogę tego oglądać. Ja pierdziele, po raz kolejny się wywaliłem. Mam już tego dość. Nie będę youtuberem. W krzaki wpadł. Ja pierdziele, przynajmniej będą mieć chociaż jakąś akcję na tym filmie. Bo zazwyczaj i tak nic nie łowią. Siema! Dziś wyjątkowo łowimy w zupełnie innym miejscu niż w Kra. Celowo wybraliśmy inną rzekę, ponieważ będziemy szukać szczupaków, okoni, ale też chcemy sprawdzać inne łowiska. Łowiska, które przez wielu wędkarzy zostały zapomniane, przez wielu wędkarzy są niedoceniane ze względu na to, że zarastają, że są małe, płytkie, woda jest przejrzysta, z pozoru nie widać tam ryb. Jednak chcemy sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Być może każdy z Was ma właśnie taką rzekę koło domu. Może codziennie obok niej przechodzicie, od razu ją przekreślając z wędkarskiego punktu widzenia. Natomiast właśnie na małych rzekach, gdzieś blisko nas, warto nieraz się zatrzymać. Warto swoje zestawy w nich zatopić, a niespodzianka może być bardzo przyjemna. W takich rzekach też mogą pojawić się bardzo ciekawe ryby. Dziś Sebastian wytypował łowisko. Mam nadzieję, że kilka słów o nim powie. No witam. Jesteśmy dzisiaj na niewielkiej nizinnej rzece. Jest to rzeka drugiego rzędu, lewy dopływ Wisły. Rzeka o bardzo wąskim korycie. Obecnie przy obecnym stanie wody również płytka rzeka. Ale rzeka bardzo ciekawa. Rzeka, która ma bardzo wiele zakrętów, bardzo wiele zatopionych drzew. Pni. No, populacja bobra niestety sieje spustoszenie w okolicy, aczkolwiek no, w dalszym ciągu powoduje to to, że jest tu wiele ciekawych, interesujących miejsc, gdzie ta ryba może stać, zatrzymać się. Więc myślę, że może będzie się coś tutaj dzisiaj działo. Dominującym drapieżnikiem na tej wodzie jest szczupak i okoń, po którego tutaj dzisiaj przyjechaliśmy. Zdarza się kleń, zdarza się jaś, aczkolwiek są to ryby rzadko tutaj łowione na spinning, częściej na lekki spławik. Także myślę, że jeżeli szczęście nam dopisze, to będzie co robić. Możemy się tutaj dzisiaj spodziewać. Wydaje mi się, że okonie w wymiarze od 20 do 30 cm, raczej nie większe. Przyłów ze szczupaka. Szczupak też niestety taki do 55-60 cm. Uciekł, było branie. Także być może jednak będzie się coś dzisiaj tutaj działo. Dobra, ja puszczam Sebastiana, żeby trochę połowił. Tak jak widzieliście, ja już miałem branie. Dopiero zaczęliśmy nagrywać film, troszeczkę łowić. Już miałem niewielkiego okonia spod zalanych krzaków. Ja wybrałem do tego celu, tak jak wspomniał Sebastian, mogą być niezbyt duże ryby, jak zawsze. Natomiast może nas spotkać bardzo miła niespodzianka i nagroda za cierpliwość i wytrwałość, a także za przepocone ubrania, bo jest cholernie gorąco. Niemniej, nic się nie dostaje za darmo. Trzeba się troszeczkę do tego przygotować. Ja wybrałem na tą rzekę ze względu, że jest niewielkich rozmiarów, jest płytka, momentami bardzo zarośnięta i rzuty trzeba wykonywać krótkie, spod siebie. Wybrałem wędkę 1,98 m, niecałe 2 metry, do 10 gram wyrzutu. Jest to wklejka, Exceller. Wklejka dlatego, że lubię łowić z opadu gumkami. Lepiej sygnalizuje wówczas brania. Też wklejona szczytówka, a oprócz tego, chyba branie było, oprócz tego sama akcja tej wędki jest półparaboliczna, więc tak naprawdę w połączeniu z plecionką daje to super zestaw na okonie. Przez to nie spadają, wędka amortyzuje odjazdy,
można oddawać precyzyjne rzuty małymi przynętami gumowymi, także poprowadzenie niewielkiej obrotówki bądź woblera nie stanowi problemu dla tego typu blanku. Dlaczego plecionka? Dlatego, że tak naprawdę ja zawsze łowiąc okonie stawiam na szybką sygnalizację brań, na to, żeby ryba, no i tutaj nam już przeszkadzają, wybuchy, saperzy, poligon. Nikt nie przewidział, że to jest teren wojskowy, żarcik. Wracając do tematu, plecionka po prostu... Pozdrawiamy Janka. A, pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy Janka, dokładnie Janeczku. Nie wiedziałem, że wy macie tutaj ćwiczenia. Haha, dobre. Dopiero byliśmy razem na rybach, ale się rozgadałem, a już Janek tutaj wysadza mosty. To jest ten most? Tak, to. Ten, panie kierowniku, producencie. Kiedy to kręcicie? Niedługo, zaraz. Et high noon. Co? W samo południe. Wszystko już przygotowane, panie kierowniku. Najpierw wycofa się przez ten most nasze wojsko na Siłłani, potem odpalamy pod nim ładunki i most wszystko wylatuje w powietrze. No cóż, wybacz, Janeczku. Wracając do tematu, bo zostaliśmy wybici z rytmu. Plecionka, ponieważ łowiąc na nią, tak naprawdę stawiam na bardzo precyzyjną sygnalizację brań, na to, że okonie się zacinają, też bardzo dobrze. Nie stanowi to problemu, tak jak twierdzą niektórzy w internecie, że okonie spadają z plecionki, dzieje im się krzywda, rozrywane są pyski. Nic błędnego. Okonie można łowić na plecionki. My używamy, z tego co wiem, ale to może jeszcze Sebastian potwierdzi, 0,12, 0,14 mm, więc można łowić też grubo, z przyponem, lecz bardzo cieniutkim, do 2,5 kg wytrzymałości, 20 cm długości, po to, żeby nie kolczykować szczupaków, które też mogą w tej rzece się znaleźć. A nie musi to być duża ryba, zwłaszcza te najmniejsze, najczęściej obcinają przynęty, więc przypon jak najbardziej. Nie łowimy na zawodach, więc nie stawiamy na brak widoczności przyponu ani plecionki w wodzie. Stawiamy na wytrzymałość, na to, żeby nawet dość sporą rybę było można szybko odciągnąć od zaczepów, no i przede wszystkim też na to, żeby przy przyłowie szczupaka nie stracić go, ale też nie zostawić w wodzie z przynętą w gardle. Więc tyle o sprzęcie. Na razie małe. Zasysają jak złe. Trzecia ryba. Trafiłem na stado rozłoszczonego na rybku okonia. Czwarte podejście. Biorą tak małe, że nawet nie są w stanie zwracać dobrze przynęty. Kołowrotek adekwatnie dobrany do wędki, tak żeby dobrze ją wyważał. Środek ciężkości zawsze musi być blisko uchwytu kołowrotka. To, co właśnie Wam pokazuję. To jest podstawowa zasada w doborze wielkości i jakości kołowrotka. Nie jego wielkość, lecz waga. Tyle słowami wstępu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj coś uda nam się złowić. Może coś jeszcze dopowie Sebastian w tej kwestii, jak należy się to tutaj przygotować. W końcu to jego woda i to on doskonale wie, na co najlepiej tutaj łowić. Ja uparcie na przynęty gumowe, małe imitacje rybek. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Do miłego.
jeżeli chodzi o przynęty, o to co najbardziej sprawdza mi się na tej wodzie, to zdecydowanie są to woblery. Zanim przejdę do pokazania wam paru woblerów, które tutaj skutkują i działają, Radek właśnie wyciągnął drugiego okonia. Tak to właśnie bywa tutaj. Zanim przejdę do tego, to powiem parę słów wstępu. Wiem, że na różnych kanałach, na YouTubie, w zależności od kanału, niektórzy unikają reklam, mówienia bezpośrednio o przynętach, na które łowią. Inne kanały w sposób dość ordynarny z kolei pokazują i reklamują przynęty tych producentów, od których je dostają, przez których są sponsorowani, tak? Ja postaram się to robić inaczej, nie mam tutaj nic do ukrycia, będę pokazywał to, co mi się sprawdza. Mówiąc jasno, jaki to jest wobler, jaki to jest firmy wobler. Będę obiektywny, nie będę niczego ani starał się ukryć, ani nie wiem, wydaje mi się na jakąś konkretną, ze wskazaniem na jakąś konkretną firmę. Mam wszystko, pokazuję to, na co się łowi, na co jest skuteczne. Najbardziej skuteczne woblery na tej wodzie są to woblery ręcznie robione. Leci samolot, niestety jest tu druga lotnicza, więc samoloty latają. Till the moment you meet the crew. Hey, Captain. At ease, ladies. We make sure you have an unforgettable flying experience. Peep out this little safety video. Bardzo skuteczne. Przerwę sponsorowały tanie linie lotnicze LOT. Najbardziej skuteczne dla mnie na tej wodzie są woblery ręcznie robione. Woblery z czarnego. Pozdrawiamy producenta. Naprawdę niezwykle skuteczne woblery na tej wodzie. Kolejna dość skuteczna rzecz tutaj na tej wodzie to SpinMedy w gramaturze 6 gram. I mniejsze, chyba są już teraz mniejsze produkowane. Bardzo skuteczna, zarówno na szczupaki, jak i na okonie. Banan, sieka. Niekoniecznie w tym kolorze, akurat dzisiaj taki mam w pudełku, no ale generalnie ta przynęta niesamowicie działa tutaj na ryby. Bardzo ją polecam na takie rzeki leniwe. Wszystkiego rodzaju obrotówki. Wszystkiego rodzaju obrotówki. Ja zazwyczaj stosuję mepsy na takie rzeki jedynki, zerówki. Dwójki czasami też, bardzo, bardzo skuteczna. Druga firma, którą bardzo lubię używać, jeżeli chodzi o obrotówki, jest to firma Savage Gear. Bardzo fajne obrotówki, dosyć cienkie paletki. Wydaje mi się, że to działa i się sprawdza. Co poza tym? Poza tym wszystkie rodzaje obrotówek z chwostem. Tam gdzie ma piórka, to bardzo działa, okonie to lubią, zawsze to je pobudza do działania, także serdecznie polecam. No i gumy, ale być może co do gum, to chyba większym entuzjastą tego rodzaju przynęt jest Radek, także zostawię mu tą przyjemność i on wam opowie o gumach. Miałem mówić o gumach. Generalnie ja lubię Orbit, Donalda i Turbo. A co o innych gumach? Jeszcze takie kulki były kiedyś. A luźne lubisz? Luźna guma? To jest luźna guma. Właśnie, luźna guma. Luźna guma. Teraz się cały pokleję. Ale widać, że to będzie film nieudawany. Jak można mówić o gumach z gumą na palcu? Luźna guma. Na FIFA. Co do gum, na poważnie. Ja bardzo często łowię wszelkie gatunki ryb na przynęty gumowe. Dają dla mnie i w moim przekonaniu dużo więcej możliwości prowadzenia wariacji. Możemy obławiać dołki, możemy obławiać długie, proste odcinki, nurt, spowolnienia, wodę stojącą. Nadawać przynętom bardzo dużo ruchu i niepowtarzalnej jakości, którą na pewno doceniają też ryby, a zwłaszcza okonie, które jak wiemy są bardzo odporne na wszelkiego rodzaju przynęty, nie lubią monotonii. Stąd też przynęty gumowe myślę, że dają też sporą przewagę momentami nad innymi absolutnie wabikami, przynętami. Ale tak jak Sebastian powiedział, wielokrotnie dopiero woda zaczyna się budzić, jeżeli w niej umieścimy, załóżmy, obrotówkę bądź woblera. Ja bardzo często używam jaskółek. Tego typu rozmiar około 5-6 cm do 3. Są to przynęty bez własnej pracy, ale właśnie to jest przewagą tego typu
silikonowych wabików, że to my nadajemy im pracę niepowtarzalną. Wiele osób może łowić na tą samą przynętę, a uzyskiwać zupełnie inne efekty adekwatne do swoich umiejętności, doświadczenia, fantazji i tego właśnie, w jakim stylu ją prezentują. Nieco inną przynętą, karbowany korpus, bardzo mała paletka, która nadaje mikro ruch części ogonowej, niemal jak jaskółka. Natomiast jednak ta praca jest bardzo drobniutka, jest niesamowicie skuteczna. Możemy ją prowadzić ruchem jednostajnym, z opadu, podszarpywać, bawić się nią w dowolny sposób, przyspieszać, spowalniać, nadawać jej przyspieszenia także ciężarem główki. To jest to, co mi właśnie najbardziej odpowiada w przynętach gumowych, zwłaszcza też przy łowieniu okoni. Typowe ripperki, tylko w mikro rozmiarze, tak jak ten z malowaniem pstrąga. Też takie malowania lubią okonie, ale też przede wszystkim właśnie inne gatunki ryb. Zwarty korpus, sztywny korpus, tak naprawdę praca tylko w części ogonowej, bardzo naturalny wygląd pod wodą, imitujący faktycznie mały narybek. Narybek. Ja zawsze muszę coś powtórzyć, no ale tak już mam. Małe rybki, więc paleta przynęt jest bardzo, bardzo szeroka. Na samym końcu tak naprawdę używam małych twisterków. Po prostu jest to przynęta zbyt mało selektywna, stąd też rozmiar około 6 cm. Uważam, że na w miarę fajne okonie jest to idealny rozmiar, idealna przynęta. Radio, a ty się w ogóle wpisałeś w kartę? Strażnik. Zapomniałem. Było szybko na wariata, żeby jak najwięcej nagrać i właśnie się zapomina. Niestety nie powalają swoją wielkością, no ale cóż, teraz jest tak, że nic poniżej 25 cm nie siada, no a czasami właśnie się walczy z takimi maluchami. Generalnie tak czy tak lepiej łowić niż wracać o kijo. Na zabawa w takim miejscu jest sporo kęp roślinności porozrzucanej po rzece, niewielkiej rzece, ale jednak tworzą zastoiska, za którymi mogą się schować ryby, ale są na tyle rzadkie, że rzeka ma swój nurt, płynie, nie jest aż tak mocno zarośnięta, żeby był jakiś osad na dnie. Jest piękny żwir i trzeba tylko po prostu obławiać punktowo za każdą kępą. Jest kilka, co prawda na razie niewielkich okoni, ale zabawa jest. Co rzut, nieraz pojawia się ryba. Są też rynienki pod brzegami, tam też warto zapuścić przynętę. Świetna, techniczna zabawa, warto potrenować też rzuty na takiej małej rzece. No i czekamy na te największe ryby. Nie pamiętam, jak to taki było. Taki mały, taki duży. Okoń może być. Generalnie biorą dzisiaj małe. Ważne, że biorą, w ogóle się coś dzieje. Małe łykają jak wariaty i wypuszczamy je szybko. Pewnie, że tak, żeby ich nie będzie. Dopiero Sebastian stąd wyszedł, zobaczymy, jak on tutaj połowił. Zmienimy chyba przynętę, bo być może dzisiaj nie gustują w tym kolorze, chociaż zazwyczaj się sprawdza. Spróbujemy obrotóweczkę złotą, zobaczymy, może coś bardziej poskutkuje. Ty się tam spowiadasz? Czy coś nagrywasz? Bo jakieś głosy słyszę. Ja tu wiesz, klęczę, stoję, modlę się. Chciałbym być sławnym youtuberem. Pij mleko, będziesz wielkim youtuberem. Youtuberem.
internet nie jest jeszcze na nas gotowy. Zaatakował jak zły. Trzeba poprawiać po Sebastianie miejscówki. Jak ty tu łowiłeś? Jak ty tu łowiłeś, że są ryby jeszcze? Ale ja dla ciebie zostałem, bo ty jesteś gościem. A to ty ryb nie zabierasz? Wiesz co, no, znam takich, co są specjalistami od kotletów, ale ja staram się nie zabierać. Dobra, ma spodnie bez kieszeni dzisiaj. Spodnie bez kieszeni. Przekreślają zabieranie ryb. Czy ktoś złowił z was jazgarza na spinning? Nie zawsze, nie w każdym miejscu, ale jednak stromo. Tutaj nie mamy podejścia bezpośredniego do wody, także... Tutaj też atutem jest ta plecionka. Poza tym, że ilość zaczepów jest dosyć spora, no i stosując tą plecionkę zmniejszamy oczywiście szanse na utratę przynęty, tak? To druga rzecz, że czasami tą rybę trzeba jednak na tej plecionce wyciągnąć. No nie jest to być może przyjemne dla ryby, no ale nie mamy wyjścia. Tu gdzie jest podejście, tu gdzie da radę zrobić to pod bierakiem, to robimy to pod bierakiem, no i zawsze mam taką. Sebastian powiedział, że trzeba uważać na jamy po boberach, bo są takie konkretne. Obiektyw nie łapie ostrości. Jama po boberze jedna, jama po boberze druga. Słyszę głosy. Plaża nudystów za krzakami. Nie. To berety. To berety? To berety. Na tego typu rzeki warto wracać także właśnie jesienią. Już niebawem, natomiast jak opadnie cała roślinność, odsłonią się wszystkie dołki, wszystkie zakamarki rzeki. Właśnie te małe dopływy większych rzek stają się naprawdę świetnym poligonem do trenowania i do łowienia ładnych okazów właśnie okoni czy szczupaków. Warto wracać. Może teraz jeszcze te najmniejsze biorą najczęściej, natomiast już niedługo, właśnie jesienią, a zwłaszcza jak pojawią się, tak jak powiedziałem, te pierwsze przymrozki, ujemne temperatury, wówczas może się okazać, że rozpoczyna się totalne szaleństwo na takiej rzece. Kolejny mały wariat. Ale zasysają okrutnie. O! Nie. Widzi? Może szczupak? Nie. Koń? Ciut większe. Im ciemniej, tym więcej drzew w lesie. Dzień dziecka, dosłownie. Dzień dziecka. Dzień dziecka, nie dzień dziecka, to. Jednym słowem, gimbus przyjechał. Nie no. Siedzi? Tak mówiłem. Coraz mniejsze wysiadają. Tak jak mówiłem na początku, no może dzisiaj duże nie dopisują, ale to jest taka woda, że jak już się zaczyna dziać, no to jest sporo tego i naprawdę 40 w 2 godziny to nie jest jakiś tam wymysł, to jest coś, co robiliśmy z kolegą w zeszłym roku, takie wyniki. To, że dzisiaj akurat małe, no to tak wyszło, ale naprawdę ta woda potrafi dać. Nie omijajcie takich miejsc, bo warto tu zaglądać. Więc pamiętajcie, sub, łapka w górę. Będzie nas to motywowało. Będziemy kręcić łapki częściej. Macie chyba tu albo tu, gdzieś albo tam tu. Na dole. Zobaczyć. A suba to możemy wam podać na ręku. Ewentualnie klikajcie na okoniu.